Wiatr cały czas pod narty. Zobaczymy, jak mocny będzie podmuch i jak daleko poniesie reprezentanta Polski. Spokojna sylwetka w locie. Będzie daleki lot. Bardzo daleki! Przepiękne lądowanie. Wspaniała odległość Kamila. Cudowny skok naszego mistrza. 147,5 metra. Tyle samo, ile przed momentem Welta, ale Norweg miał odjęte 15 punktów za wiatr, a 9 będzie miał tylko odjęte Kamil. W dodatku jakie noty? 3 po 19,5, 2 19. Musi być na pierwszym miejscu w tym momencie Kamil Stoch. Znakomity występ reprezentanta Polski. Wielkie, wielkie brawa. Pięknie, daleko, znakomicie, spokojnie. Tylko w ten sposób skaczą najwięksi mistrzowie, jak dwukrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Wspominałeś o tych notach, 3,19,5, 2,19. Kamil obejmuje prowadzenie. Nie może być inaczej. Jest na pierwszym miejscu. O ile? O 9,5 punktu przed Runewem.